Wszystkie prace właściwie oparte są o geometrię. Można powiedzieć, że zbudowane są z linii, z koła i z kwadratu. Właściwie najstarsze prace liczą sobie 20 lat, które tutaj pokazuję. Prac jest ponad 20. Są między nimi rysunki, obiekty, instalacje, takie formy rzeźbiarskie, które realizuję od mniej więcej pół roku i ostatnio coraz bardziej mnie to wciąga, ta praca. Natomiast za nami, po drugiej stronie tej ściany, znajduje się instalacja dedykowana tej przestrzeni i nawiązująca jakby do tego, co za mną. Próbując podsumowywać pewne działania i oglądając swoje prace z dystansu, widzę, że rzeczywiście te takie platońskie figury, jaką jest koło i kwadrat, i ta linia jako taki wyznacznik podróży są praktycznie w każdej pracy obecne. Czy jest to linia, którą przeciąga między ścianami, sufitem i tworzę instalacje w galerii, czy jest to rysunek zbudowany tak de facto z nagromadzenia linii, to jedna i druga aktywność jest takim rodzajem podróży, którą dokonuję albo na papierze, albo w przestrzeni.